Dobra, troszkę posiedziałem tutaj, czy troszkę minimalnie od ostatniego razu. Między innymi dorobiłem paru rzeczy, które będziemy potrzebowali. Czyli tak, dorobiłem przetapianie brązu, czyli łączenie cyny i miedzi. Dorobiłem tutaj pas z plastikiem, który powoli się robi. Pewnie jeszcze tam dorobimy parę fabryk. Dorobiłem płytki silikonowe, których również będziemy potrzebowali. No i to w sumie tyle, tak? No, bierzmy się do roboty. A tutaj jeszcze troszkę ogarnąłem te pasy, ale to już mniejsza o to. Dobra, bierzmy się do roboty. Dzisiaj chcemy dojść do układów elektronicznych oraz do pakietów naukowych. I będzie fajnie. Dobra. Jeszcze raz, gdzie tu jesteśmy? Zaczniemy od bakelitowych płytek, które potrzebują drewno i żywicy. Żywice robi się z kłód. Dziwne, że również drewno potrzebują. Okej, dobra. Szczęście mamy produkcję kłód, więc to nie będzie problemem. Dobra, tutaj będą nasze pseudolinie paru takich rzeczy. I tak, że to sobie jednak przesunę trochę o jedno pole w prawo. Jeżeli będzie linia miała tylko jedną szerokość jednego pasa, to będę robił odległości między nimi jeden. Chociaż nie, bo wtedy dalej się nie zmieści. Nie. Zastanawiam się. Nie, bo wtedy możemy linię puścić dołem. Wszystko, co będzie chciało przejść przez linię, to po prostu będzie nad nią przechodziło. Więc chyba nie będzie problemu. Dobra, teraz zrobię coś bardzo brzydkiego. No dobra, to niech już tam zostanie. Potrzebujemy tych czterech rzeczy tam na dole. Więc sobie je po prostu przeciągnę tutaj chamsko tędy. Jak będę chciał tą linię przedłużać, to będę po prostu musiał zrobić tutaj parę przejść podziemnych. Okej. Dobra, na razie jesteśmy bez muzyki, tak, ale włączyłem muzykę w opcjach. Więc za chwilę będzie nam coś tutaj przegrywać. Kurde, cicho tak, że zrestartuję grę. Wtedy coś będzie przynajmniej. Wiecie co, zrestartuję. Tak głupio mi trochę siedzieć, jak nic nie leci. Dobra. I jeszcze raz Factorio. W międzyczasie pójdę sobie po coś do picia. Tutaj zapisałem tak. I tak. Tutaj sobie będziemy puszczać drewno. Okej, tutaj te rzeczy i potem jeszcze jedną linię. Nie, jeszcze dwie linie na pozostałe. Dobra. Tylko jak zwykle zabrakło mi pasów. Okej. No i dobra. Tak gdzieś zaczniemy naszą fabrykę.
Czemu drewno i żywicy? Jednego drewna i jednej żywicy co 5 sekund. Z żywicą będzie problem. Ona się długo robi. Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś? Co to się dzieje? Więc potrzebujemy 10 fabryk żywicy na jedną fabrykę tego. A dobra, jedna fabryka tego wystarczy na 10 fabryk układów elektronicznych, więc będzie spoko. Dobra, więc tak. 10 fabryk żywicy i drewno. No, jak to z drewnem rozrobimy? O, drewno wystarczy jedna fabryka, nawet pół fabryki. Tak, dobrze to liczę? Tak, nad pół. Okej. Na razie weźmiemy same drewno. Tak, bo na razie samego drewna potrzebujemy. Ciągniemy go sobie tutaj. Gdzieś tutaj zaczniemy budować te fabryki i tak. Może zrobimy tak, że tutaj puścimy żywicę. Tutaj będzie fabryka, jeszcze troszkę miejsca, tak. Będzie produkowała deski. Będzie fabryka, która będzie produkowała płytki. W ten sposób. Tutaj 10 fabryk żywicy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spoko. Gdzie tu jesteś? Zawsze szukam tego na... Chyba im trafił. Liały Bob, tak. Tak to się produkuje 5 sekund i 5 kłód. Trzeba. Myślę, że damy niebieskie podajniki. I wyjmować będziemy czerwonymi. Gdzieś jeszcze do prądu, powiedzmy, tutaj to podłączymy. Okej, okay, jeszcze trochę światła. I to również musimy szybkimi wyjmować. Dobra. Mamy pierwszą z rzeczy. Potrzebujemy płytek drukowanych. 5 sekund potrzebujemy jednej płytki. Ok, to się pomyliłem chyba. A nie, dobra, to dalej jest. Dobra, tak samo jest. Oraz roztwór chlorku żelaza. Mamy tutaj cynowe płytki, mamy miedziane płytki. Tutaj sobie zrobimy połączoną linię. Tutaj wywalniamy sobie 5 fabryk. 2, 3, 4, 5. Okej, za wysoko.
5. Że kończą mi się również przejścia podziemne. Zaraz pójdę, zatankuję. Przy okazji reszta rzeczy również mi się kończy, niektórych. To w sumie również możemy sobie dziewnąć cały stack. I tak, jeszcze potrzebujemy tego. Rury również by się pewnie przydały. Dobra, i w sumie można puścić jakieś badania. Logistycznego wywozu. Logistyczne postaci 1. Dobra, to nam się przyda, jak już będziemy mieli logistykę. A planujemy jak najlepiej do tego dojść dzisiaj. Dobra, roztwór chlorku żelaza. Jakoś tak sobie poprowadzimy, co? Tędy. Raz, dwa. Dobra, jedna fabryka powinna wystarczyć, z tego co pamiętam, z moich poprzednich wyliczeń. Jakby co, mamy miejsce na więcej, więc nie będzie problemu dostarczyć kolejnych. Przesuniemy jedno pole w prawo, to nic się nie stanie. Będziemy mieli tutaj ładnie rurę. Szybko to się produkuje, 5 sekund jedno. Więc nie będzie problemu, żeby to wyjmować długimi. Tak, gdybyśmy to chcieli robić inaczej, tak, to nie mamy miejsca. Dobra, ile rzeczy będzie potrzebowała Tara? Dużo różnych. Tranzystory. Okej, dobra, zrobimy to po prostu długimi. Zastanawiałem się, jak to dużo miejsca będziemy potrzebować na różne rzeczy. Pięć.
Tak, tutaj jest. Tak. Dobra. Okej, okay, to źle zrobiłem. Tutaj będzie. Okej, okay, dobra. Gdzieś tutaj się skrzyżujemy. To nie potrzebujemy dużo, więc jeden podajnik zdecydowanie wystarczy. A jeszcze tutaj mieć musimy donieść. Okej, dobra, tutaj nie zrobiłem jeszcze tego. Wyrównywacze. I tak. Ciach, 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 ciach. Dobrze. I dobra. Teraz jeszcze tylko układ elektroniczny. Dobra, to na 5 sekund potrzebujemy 4 tego. 4 tego. Ale brzydkie rajdy z tym zrobili. Chwila, tego produkujemy 2. 5 sekund. Do tego powinienem mieć 10 fabryk zrobionych. No. Zróbmy od razu 10, żeby było. Generalnie wszystko, co teraz będziemy robili, będzie potrzebowało tych układów, więc przyda nam się na pewno. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Stronę. A chwila, nie dodałem jeszcze czerwonych do tego. Dobra. Teraz się tym zajmiemy. Trochę brzydko będzie wyglądać, ale trudno. O! Czerwonych mi zabrakło. A to na szybko dorobię trochę w ręce. Znowu pasów mi zabrakło. 300 pasów. Poszło. No i dobra. Raz jeszcze dużo tych fabryk. Coś w sumie podobnego do tego będziemy musieli zrobić. To nam produkuje podstawowe układy. Jeszcze tranzystory będziemy musieli wytworzyć jakoś. Dobra, zaraz się tym zastanowimy. Kociach, zielone też, czy niebieskie też się przydadzą. Gdzie one są tutaj? Tego aż tak dużo nie potrzebuję.
No i dobra. Czyli może tych podstawowych elementów elektronicznych. Czy to jest dobry raid, że... Trzy razy przez pół sekundy, a ty na dwie sekundy potrzebujesz jednej. Okej, czyli tych nie potrzebujemy dużo, a karbon sobie ładujemy po prostu z linii. Dobra, więc tak, potrzebujemy 4 tranzystory na 5 sekund. Nie, chwila, razy 10. Do jednej fabryki potrzebujemy 4 tranzystory na 5 sekund. Więc jedna... Chwila, jeszcze raz. 5, tak, na 5 sekund. Więc jedna fabryka jest w stanie zasilić 2,5 razy 5. No prawie 3 fabryki? Nie. Przez 5 sekund ile jedna fabryka wytworzy? Razy 2, 10. Razy pół, 12. Czyli tak, czyli jedna fabryka tego zasili 3 fabryki tego. A ty chcemy 10. Będziemy potrzebowali 4 fabryk tego. Ejku, a z tranzystorami jeszcze gorszy rate jest. Czyli potrzebujemy 4 fabryki tego. I to chyba powinno zdecydowanie... Jedna fabryka tego powinna zasilić 4 fabryki tego. Zdecydowanie. Ale zrobimy mniej więcej to tak, jak tutaj wygląda. Ojej, czegoż tutaj dwie zrobiłem? Coś tu źle wyliczyłem? Coś tu chyba zdecydowanie musiałem źle wyliczyć. Wtedy przynajmniej. Tak mi się zdaje. Dobra. Więc tak, zaczynamy od tego. I z tego będziemy sobie robić to. Możemy tutaj to robić, nie będzie problemu. Miedziany drut. Ile on się robił? Pół sekundy. Brzydki rate tego zrobili. Nie będę robił dodatkowych fabryk miedzianego drutu. Ty będziesz produkowała miedziany drut. Będziesz produkowała to. Tutaj musimy dostarczyć cynę i miedź.
Dobra, na wszelki wypadek, gdybym potrzebował jednak ich więcej, zostawię sobie miejsce i tutaj będę robił dalej. Dobra. Dobra, tu będziemy mieli ten przewód. Żeby ładnie było zostawione, tak sobie zrobię. Tego potrzebowaliśmy razy 4. 3, 4. Jeszcze tutaj karbon musimy wpuścić. Karbon mamy tutaj. Pratest. Druga z potrzebnej rzeczy, czy jeszcze tranzystory? A jeszcze wafle krzemowe potrzebujemy. Z czego to się robiło? Silikonowej płytki. Okej, okay, to będzie proste w takim razie. Tylko zaraz będziemy musieli ogarnąć rejty. To chyba będziemy musieli trochę zmieszać. Się zdaje, że jedna strona opasu może nie wystarczyć na to. Okej, dobra, zobaczymy. Dobra, teraz po kolei. Pierw potrzebujemy wafli krzemowy oraz cynowych przewodów miedzianych. Cynowe wody. Przewody miedziane będziemy może z jednej strony produkować, a z drugiej strony będziemy wafle produkować. I tak samo, będziemy produkować 2 na pół sekundy, ponieważ fabryka przewodów będzie ograniczać. Czyli jedna fabryka tego potrafi zasilić... Dużo fabryk tego, 7. Nie, więcej. Razy 2 jeszcze. Nie, nie. Tak, razy 2, bo produkujemy 2 na raz. 14. O, Jerzy Kudlicki, witaj. Troszkę nie patrzyłem na czat. Powoli zbliżam się do układów elektronicznych. Bo nie wiem, po jakichś 20 godzinach gry może. Będzie dzika jazda. Zastanawiam się, czy moglibyśmy z tego skorzystać.
Myślę, że tak. Nie chce mi się znowu ciągnąć kolejnych tych. Ta jedna fabryka powinna wystarczyć dla wszystkich tych. Więc jak będziemy chcieli się sobie dokładać kolejnych fabryk, to jakoś tutaj pokombinujemy. Tak. Okej, dobra. To nam zepsuje grid. Dobra, tutaj zrobimy sobie produkcję wafli. Dobra, nie będziemy potrzebowali tych fabryk wafli. Dwa na 3,5 sekundy. Produkujemy 8 na 5 sekund. Czyli przez 2,5 sekundy produkujemy 4. Czyli jedna fabryka może ponad... Jedna fabryka wafli może zasilić ponad dwie fabryki tranzystorów. A fabryk tranzystorów ile potrzebujemy? 5 razy 3,5. Mamy potrzebować 5. Zróbmy 5, będzie zapas. Więc zrobimy 3 fabryki wafli. 5 fabryk tranzystorów i to powinno nam starczyć na... Nie, chwila, bo to potrzebuje 10. Dobra, jakby co to dorzucę kolejne. Dobra. I tak, do wafli potrzebuję tych silikonowych płytek. Które mam... Tutaj.